W najbliższym czasie realizujemy program mieszkaniowy, którym budujemy 620 mieszkań dla potrzebujących mieszkańców Krakowa, którzy po prostu zgłosili wnioski i zapotrzebowanie na takie mieszkania. W miesiącu czerwcu oddajemy pierwsze 48 mieszkań na Małym Płaszowie. Dziś podpisaliśmy duży kontrakt na 350 kolejnych mieszkań, które będziemy realizować w najbliższych 3 latach. Przy ulicy Przyzby i Zalesie. Tam też będziemy budować żłobek i bibliotekę. Realizujemy również kontrakt przy ulicy Wańkowicza na 170 mieszkań i przygotowujemy budowę kolejnych 50 mieszkań przy ulicy Fredry. W sumie będzie to 620 mieszkań. W Krakowie kolejka oczekujących na lokale mieszkalne z zasobu gminy od wielu lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, około 3000 wnioskodawców, pomimo tego, że od 2003 roku zapewniliśmy blisko 5000 mieszkań dla osób potrzebujących. Tak jak powiedziałam, ta kolejka stale jest na tym samym poziomie. Wynika to z faktu, że Kraków jest bardzo atrakcyjnym tak naprawdę ośrodkiem. Ludzie przyjeżdżają tutaj do pracy, ludzie przyjeżdżają tutaj się uczyć, zostają. I później proszą o pomoc gminę, żeby zapewnić mieszkanie, żeby zapewnić sobie dach nad głową.